Pan radny Łukasz Tkacz zadał mi bardzo konkretne pytanie, co burmistrz o tym sądzi. W nawiązaniu do idei budowy ścieżki rowerowej do Nowej Wsi, dalej Hetmanic i Irginia. Powiem tak, bardzo dobry pomysł, panie radny. Problem polega na tym, że równie dobrych pomysłów jesteśmy pewnie na tej sali w stanie wskazać dosyć sporą ilość. I przy konkretnych ograniczeniach budżetowych, bo wszak powiem rzecz może trywialną, ale każdy budżet, ani domowy, nasz domowy, ani samorządu gminy Wschowa nie jest budżetem z gumy rozciągającym się w nieskończoność. Istnieje zawsze ten dylemat i problem wybierania zadań tych najważniejszych, priorytetowych. Pytanie, czy budowa tej ścieżki, notabene w zdecydowanej większości, absolutnej większości położonej przy drodze wojewódzkiej, którą gmina nie zarządza, jest dzisiaj takim priorytetem. Ja myślę, potrafiłbym wymienić kilka innych zadań, które uważam, że mają wyższy priorytet. Natomiast co do samej idei, co do zasadności budowy w przyszłości takiej ścieżki, to nie podejmuję żadnej polemiki, bo tak, potwierdzam, też uważam, że jest to bardzo dobry pomysł i w pewnej perspektywie działań inwestycyjnych gminy Wschowa na pewno rzecz godna uwagi i godna wprowadzenia do wieloletnich programów inwestycyjnych. Myślę, że na etapie jakby projektowania budżetu kolejnego roku i z tym samym zmiany wieloletniej prognozy finansowej zrobimy taką przymiarkę. Jedno mogę dzisiaj zadeklarować, na pewno ideę budowy takiej ścieżki postaram się przekazać i omówić z dyrektorem.